Wiktora Team Lotto Optimizmy, drugie 20 metrów straty. Mateusz Witkowski, KLX za Białogarmistrza jest wyszła i mój podopieczny. Jest walka, było ciekawie, a wyniki jakie uzyskali chłopaki już wam, kochani, przedstawiam. 35-25 to Tadeusz Wlecki, a 35-30 w tych trudnych warunkach Mateusz Witkowski. Za chwilkę kolejny zawodników, który pojawi się pod niebieską bramą i to będzie w granicach 36-20. Myślę, taki wynik zameduje się zawodnik na linii mety. Będzie to podejrzewam Mateusz Wojtkiewicz z Białogardu, reprezentant Białogardu, który utrzymał się długo w czołówce jako trzech pierwszych zawodników. I obserwujemy kolejny finiszowy metry. Myślę, że reprezentanta Białogardu teraz on już się powinien pojawić. Mateusz Wojtkiewicz, 461 numer KB 10 Białogard, czyli reprezentant Białogardu właśnie teraz finiszuje na ostatnich metrach. 461. Mateusz Wojtkiewicz właśnie na linii mety dzisiejszej rywalizacji. Bardzo zmęczony, ale prosimy cię o przejście, Mateusz. Przejdźmy szybko, bo półmaraton jeszcze biegnie. Oni tutaj będą przebiegać szybko. Wodę bierzemy, medal odbieramy. Już jesteśmy, Mateusz, gotowi do tego, żeby udzielać wywiadów, bo telewizja czeka na zwycięzców dzisiejszej rywalizacji. A tutaj mamy Ryszard, który zmaga się z swoimi słabościami. Ja mam nadzieję, że wszyscy wspaniale zdrowi zakończą rywalizację. Około 2 minuty wywiadu dla Telewizji Polskiej. Będziemy musieli chwilkę zaprzestać relacji, a za chwilkę do Państwa się odezwiemy. I kolejny zawodnik na linii mety, Polak Szymon. Gratulujemy, ukończył właśnie bieg na 10 km. Przechodzimy, Szymon, tutaj po medal. Otrzymujesz od organizatorów wodę. I numer 490, Piotr Gawroń również ukończył dystans 10 tysięcy metrów. Serdecznie gratulujemy. Piotr Gawroń jest zawodnikiem z Talek z Pożytuchą. I osiągnął już dzisiejszy wynik. Za chwileczkę powiem dokładnie. 39 minut i 21 sekund. Jest to naprawdę świetny czas. 15,2 km na godzinę średnio ten zawodnik pokonał dystans 10 km. W którą stronę biegniemy? A my, proszę Państwa, w dalszym ciągu witamy nowych zawodników, którzy kolejne zaliczają kolejne rundy. Bardzo fajnie to wygląda. Zwróćcie Państwo uwagę, że wiele kobiet dzisiaj uczestniczy. Jest to
bardzo fajne, bo z reguły frekwencja pani jest troszeczkę słabsza, a w dniu dzisiejszym jest dobrze. I kolejny zawodnik, który finiszuje, numer 433, w dobrej kondycji, w dobrej formie. Maciej Stencel, 433, pochodzi z Czarnej Dąbrówki, a ścigał się z Ryśkiewiczem Rafałem z Koszalina. I kolejny uczestnik, numer 475, pan burmeister Burkhardt. Proszę Państwa, dzisiaj około godziny 13 mamy biegi dla szkół w różnych poziomach, od przedszkola poprzez szkoły podstawowe i gimnazja. To również będzie bardzo wesoło i kolorowo. Myślimy, że duża frekwencja dzieci bardzo nas tu ucieszy, ponieważ to świadczy o tym, że nasze imprezy nie idą na darmo, że jest duch sportu w narodzie i się bardzo, bardzo ucieszymy. I już mamy tak naprawdę pierwszych 9 uczestników na linii mety. Są to póki co sami mężczyźni. Pierwszy w dniu dzisiejszym rywalizację 10 km ukończył Tadeusz Splecki z wynikiem 35 minut i 25 sekund. Drugi tutaj rodowity koszalinianin 35 minut 30 sekund, czyli przegrał 5 sekund o prym zwycięstwa w dniu dzisiejszym. I z numerem 302 Bajger Robert z Kołobrzegu. I kolejna pani na mecie. Pierwsza pani w dzisiejszym 3456, numer pani Witkiewicz Magda z Białogardu. Czas około 42 minut, a więc bardzo dobry czas. Nie wiem, mężczyzna chciałby taki mieć. Ja się przyznam osobiście, że od wielu lat biegam, ale mój rekord życiowy jest dużo słabszy. I numer 466, Zelek Jan. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę również na taktykę biegających, jak wiele osób, które ścigają się pomiędzy sobą, które są, tworzą się zakłady grupowe, towarzyskie, jak dużo ludzi próbuje rozegrać to w różny ciekawy sposób. Są osoby, które biegną komuś na plecach, są osoby, które od razu forsują tempo, a są osoby, tak jak tutaj, te osoby, które są uśmiechnięte, szczęśliwe, piękne, bieg. I to dochodzi, to jest właśnie cała kwintesencja tego biegania. Wszyscy jesteśmy razem, wszyscy przyszliśmy tu, żeby ukończyć, żeby biegać. I już na linii mety mamy Rafała Widoniaka oraz Jacka Wojciechowicza, którzy razem biegli, można by powiedzieć, równocześnie na linii mety i w dniu dzisiejszym pokonali już 10 tysięcy metrów. Są to rodowici koszaliniani. Dalej czekamy na następnych zawodników. Myślę, że ten półmaraton, który się tu w Koszalinie odbywa, został dosyć bardzo pomysłowo zorganizowany, że około godziny 10 rano, a nie o godzinie 13 czy 14. Jest to ważne, ale tu już mamy nowego zawodnika 4-2-5. I numer 398 w tej chwili melduje się na linii mety Nowakowski, Rafał Koszalin. Bardzo dobre czasy, 44 minuty. Uważam, że jest to naprawdę dobry czas. Niewiele osób, amatorów, może się takimi czasami pochwalić. Chcę Państwu powiedzieć, że w opinii biegaczy Koszalin nie należy do łatwego biegania. Chodzi tutaj o liczne podbiegi oraz dużą ilość zakrętów. Przez to trasa jest technicznie trudna i nie wydaje się, że to jest tylko spacerek lub bieg towarzyski. Naprawdę trzeba rozłożyć siły i trzeba pomysłowo to zrealizować. Kolejny biegacz na mecie, w dobrej kondycji. Właściwie to był bieg 21, ale chyba sobie tylko dycha poleciał. I numer 140. Mija kolejny raz kółeczko. Numer 464. Pyszkowski Marcin z Kołobrzegu. I w dniu dzisiejszym ukończył swoją rywalizację z wynikiem, już mówię Państwu, czas netto 44 minuty. Ale Kasia, chodź tu, chodź tu, bo jeszcze biegają. Kolejni zawodnicy,
przebiegają linię mety. Tutaj mamy numer 479. Tu widać, że panowie w podobnych koszulkach, widocznie z jakiegoś innego teamu. Na pewno fajnie mi się biegło. I Leszek Dziuba na linii mety numer 323, reprezentant Białogardu. Startuje pan Leszek, startuje w kategorii M60. I może się pochwalić naprawdę świetnym czasem w okolicach 45 minut. Mamy 45 minutę, 46 sekundę i kończy pani z numerem 352. Ma na czapeczce Warsaw Orlen Marathon, a więc na pewno ma zaliczone liczne długodystansowe biegi. Nie kiwa główką, że nie, ale na pewno kiedyś to nastąpi. Zgadza się, a jednak ta dyszka jest bardzo ważna, aby na tym dystansie pokonywać własne słabości i osiągać dobre wyniki, można powiedzieć, przy bieganiu długodystansowym. Szybkie bieganie na dyszkę, na piątkę, dopiero później można przejść na dłuższe. Prosimy o przejście stąd, dobrze, bo nagrywamy tutaj, chcielibyśmy, żeby był finisz i kto przechodzi, to zasłania tych zawodników, którzy właśnie sobie biegną, tak? Cieszymy się bardzo z frekwencji, cieszymy się również z Państwa, że tutaj jesteście liczni, bądź tutaj wszystkich, jesteście wiernymi kibicami, właściwie to jesteście takim supportem tych wszystkich biegaczy, no bo bieganie to nie jest tylko samotność ze sobą, ale również ten entuzjazm, ta radość podzielenia się z innymi uczestnikami. Tu mam pana, który ma na sobie koszulkę drużyna Szpiku. Proszę Państwa, naprawdę są to wielkie wartości. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie zawsze liczy się ten najlepszy czas, ale to, że się biega, że biega się dla kogoś, biega się z celem, jest to naprawdę kapitalne i serdecznie Wam to polecam. I numer 381, Lublecki Dawid z Koszalina reprezentuje najmłodszą grupę biegaczy, bo w grupie M18. I widać piękny finisz zawodnika z numerem 350, Kamelski Piotr ze Sławna, na pewno zapamięta ten bieg i zaliczy go do udanych. Proszę zwrócić uwagę, jak stawka biegaczy się mocno rozciągnęła. Są to biegacze, które robią kolejne koła na dystansie półmaratonu. Już to nie jest taki łatwy. Piękny finisz tej pani, proszę Państwa, 328. Numer 328, Piłonowicz Monika ze Szczecinka. I Koszalin 319. Krzemińska Małgorzata reprezentuje lokalny PKKR. Brawo Małgosiu, ładnie pobiegłaś. Fajnie było, cieszymy się. I z numerem 126 uczestnik półmaratonu. Za chwileczkę przedstawię go, skąd ten uczestnik przyjechał do nas, aby zmierzyć się z dystansem półmaratońskim. Pan Tomasz Magalski, Kamil Pomorski. Mamy 48 minutę, a więc jest to czas, w którym już można zamykać tą dyszkę. Powyżej 50 minut są to czasy już takie rekreacyjne. Do 50 minuty można powiedzieć, że jest to wyśrubowany amatorski czas na 10 km. Artur Korzec na linii mety, zasłużony medal, piękny medal w dniu dzisiejszym. Zauważcie Państwo, wykonany troszeczkę w innym stylu, aniżeli standardowe medale, dlatego myślę, że będzie świetną pamiątką po dzisiejszych zmaganiach. Kolejny zawodnik, tym razem z orłem na piersi, fajnie to wygląda, bardzo się cieszymy z takiej koszulek, no i dycha zakończona, fajnie, ma 49 minut, 49.0, fajnie pobiegłeś. I z numerem 323 Fryderyk Wojciech z Grzybowa miejscowość położona koło Kołobrzegu. Pragnę Państwu zdradzić tajemnicę, że jest tu pomysł na przeprowadzenie maratonu, ale oczywiście chcemy zrobić to maraton na jesień, może nie w tym roku. Fajny pomysł, myślę, że i Koszalin będzie na mapie z takim punktem maratonu. I kolejny zawodnik z Koszalina. I z numerem 297 Królowicz Robert kończy dystans 10 km.
Tutaj mam przypomnienie, że już jest jeden maraton, bardzo się cieszymy, jest mocna ściema. Wszyscy oczywiście też im pasjonujemy, cieszymy się. Oj, przyjmie ma pani, troszeczkę zmęczona, ale już dobrze się dochodzi do siebie. Poprosimy ratownika medycznego na chwilę do nas. Ulata Szaran. I z numerem 29 przez linię mety przed chwileczką przebieg Czyżewski Janusz z Kołobrzegu. Zapraszamy do prawej medyka na linię mety. Ratownik medyczny. Dobra, halo. No, tu, zajmę problemy. Ej, tu bardzo. Medyk na linię mety, Dekaplon, serwetta Dekaplonu. Chodź kolego, raz. I kolejni Pomarańczycy przebiegają przez międzyczas, jakim jest usytuowana brama Dekathlonu. Dekathlon w tym roku wspiera bardzo mocno bieg planety, jak również półmaraton w Koszalinie. A z numerem 360, na linii mety ustawił się w tej chwili pan Rafał Kopacz. Rafałkopacz.pl, drużyna, pochodzi pan Rafał z Koszalina. I z numerem 12, Bonisławski Jarosław ze Sławna przebiega nam tutaj. Dopingujmy ich bardzo, bardzo gorąco, bo jednak należy im się pozbywanie tych kalorii w dniu dzisiejszym na ulicach Koszalina. Krzysztof Stybiński, triatlon DKKR Koszalin, kolejne kółeczko, dobra forma. Jest to zawodnik, który w tym roku wystąpił w triatlonie w Poznaniu. Poznań ma w tym roku charakter mistrzostw Europy. Triatlonici z Koszalina mocno czują tą imprezę. Zobaczymy, jak im pójdzie. I Rutkowski Ryszard, reprezentujący Rutkowski team. Także myślę, że całą rodziną tutaj w dniu dzisiejszym przyjechali do Koszalina z Sianowa. No i rywalizowali na dystansach w swoich kategoriach wiekowych. Pan Ryszard zajął 6. miejsce w swojej kategorii wiekowej. No proszę Państwa, zobaczcie również pewną techniczną rzecz, jak wiele osób nie nosi, a wiele osób nosi czapeczki. Ja osobiście jestem zwolennikiem noszenia czapeczek z różnych zdrowotnych względów i polecam Wam, a jeżeli sami nosicie, to przynajmniej rodzice i dzieci namawiają do noszenia czapek. Od Pani Prycki, Pan Prycki ma chętnie proszone osoby do zgłoszenia się na... Jest już, tak? Dziękuję. No i chyba wszystko dobrze się skończyło. Widać Pani troszeczkę odchona. Wydaje się, że przez męża. O, tata, mama leci, zobacz. Na dekoracje, na losowanie nagród. Przepraszam, może się Pani odsunąć? O, przepraszam bardzo, przepraszam. 53. minuta minęła. I numer 417 załogi podniósł ręce w teście triumfu. Pan Bronisław Rudziński z Koszalina. Aktualnie przy wynikach nieoficjalnych pan Bronisław zajmuje 3. miejsce w kategorii M60. Także jest duża szansa, że pan Bronisław odbierze dzisiaj zasłużone trofeum. Kolejna zwarta grupa biegaczy. Robią sobie wiatr, przez to jest mi łatwiej. Część kończyła, no więc mamy 54. minutę. Kochani, kilka informacji dla tych, którzy zakończyli już rywalizację. Bułeczki są do odbioru pod namiotem Pożegnania z Mojej Boki. Serdecznie zapraszamy na podstawie numeru startowego. Możecie odebrać sobie słodką bułeczkę i teraz spokojnie spożyć. Możecie także zapisać się na swój wynik online. Są wyniki do zapoznania się po podróży na pewno z Mojej Boki. Brawo, oczywiście widzieliśmy Ciebie, finiszowałeś fajnie. Brawo! Ej, serdecznie! Lecz!
Kolejni zawodnicy przekraczają linię mety 472, numer 25. Biegnie dalej, a więc to jest Umar Adończyk. Martynowski Marcin z Warszawy przybył do nas, no przemierzył ponad 300, prawie 400 km, aby wystartować na dystansie 10 km. Proszę Państwa, ja tu widzę dwóch panów, którzy są szczególnie mieli wrotnego na uprawiane dyscyplinę. Jest to Andrzej Radzie, Bierek Krajnowski, Kulatnik Koszali na wyboje Ironmani. Jeden z nich przygotowuje się do Ironmana Kona na Hawajach w sezonie w tym roku Słowa, czyli prawo startu na Mistrzostwach Świata. W dalszym ciągu grupy zwarte przebiegają, kończą dychę, świetne czasy, 56 minuta. I Grzegorz Kurczyński, Night Runner z Słupsk na linii mety. Dzisiaj znakomita plażowa, można powiedzieć, pogoda, dlatego tym bardziej wyniki troszeczkę mogą być gorsze z racji aury, ale będzie można się, myślę, poopalać, pojechać do Wielna po zawodach, odpocząć i myślę zregenerować się, aby na następnych biegach biegi Koszalin być gotowy, prawda? Zapraszamy na biegikoszalin.pl, tam możecie sprawdzić najnowsze informacje na temat kolejnych biegów, jakie będą organizowane w Waszym mieście. Jeden z grupy sponsorów dzisiejszego biegu jest Dealer Polskich Peugeot. Dziękujemy serdecznie. Wspaniała impreza, wspaniała prawa. Piękna podoba. Drink Beata z Koszalina. Goście triumfu, podniesione ręce, okrzyki radości. To lubimy. Kolejna pani, która zbliża się do linii mety 412. Finiszuje czas 57:46. To jest na krótko, na pewno lekko będzie troszeczkę lepszy. I była to oczywiście Katarzyna Radecka z Koszalina. W kategorii wiekowej zajęła 10 miejsce. I z numerem 404 na linii mety. Oglądamy zawodników na dystansie 10 km, którzy właśnie finiszują i schodzą na prawą stronę, otrzymują medale. Przepuszczamy dalej zawodników, niech dalej wchodzą sobie tutaj na jeden. Nie cofamy się na trasę. Halo, wracamy tutaj, proszę przechodzić dalej. Żeby wszystko przebiegło sprawnie, nie zatrzymujemy się po mecie, po przebiegnięciu linii mety. Jest to bardzo istotne również dla Waszego zdrowia, aby te wysokie tętno, które macie na linii mety, żeby je de facto rozchodzić i spokojnie wrócić do swojego spoczynkowego tętna, wypocząć i móc cieszyć się z kolejnych
kolejnych hagów. I już mamy 144 zawodników na dystansie 10 km na limity, a wystartowało ponad 200, więc jeszcze około 50 zawodników na trasie na dystansie 10 km. Już mamy numer 359, Danuta Kołodziejczyk, SOP 411 to Marlena Strągowska, są to zawodniki, które właśnie przed chwilą zakończyły rywalizację na dystansie 10 km. Obserwujemy rywalizację na dystansie półmaratonu i tutaj po 15 km wiemy już, że na prowadzeniu Paweł Bednarz, miejsce drugi Jarosław Wojciechowski, miejsce trzecie to Sylwester Szymański, to są zawodnicy, którzy już zakończyli rywalizację 15 km. Zaraz pojawią się pod niebieską bramą i będziemy ich oklaskiwać tutaj na 16 km i 100 metrach do mety pozostanie 5 km. Przypomnę, prowadzi Paweł Bednarz z Koszalina, czyli Koszalin Wrocław. On startował już w wielu zawodach, zwyciężał na 15 w Siarowie na 30 kwietnia, więc dzisiaj tutaj w Koszalinie też chce zwyciężyć na dystansie półmaratonu. Na miejscu drugim aktualnie w półmaratonie Jarosław Wojciechowski ze Świnoujścia, miejsce trzecie to Sylwester Szymański, Tim Kowicz, Szczecinek, ULKS, Barwice. Czas, jaki uzyskał po 15 km to 57 minut i 5 sekund. Miejsce czwarte Krzysztof Rudnik, Night Runners Słupsk, miejsce piąte Witold Mierz, Wadarłowo. Miejsce szóste aktualnie to Mateusz Lecki, to jest czołówka rywalizacji na dystansie półmaratonu. Zachęcam oczywiście wszystkich do analizy i do zapoznania się z wynikami na stronie internetowej biegikoszalin.pl, czyli wystarczy wejść w zakładkę wyniki i tam nacisnąć sobie przycisk, który Was interesuje, możecie na żywo oglądać wyniki dnia dzisiejszego. A te wyniki można też sprawdzić sobie, oddając chipa w biurze dzisiejszych zawodów. Oddajemy chipa, sprawdzamy, czy dotykamy do czytnika, wyciąga nam się wynik, wiemy już, które miejsce zajęliśmy i czy oczywiście jesteśmy w czołówce. Właśnie 203 linie mety przebiega na ostatnio korzenie Sylwester Szymański, Tiki Gowry, Szczepinę, Kurówka, jest Barwice. Pozostało do rywalizacji jeszcze jedno korzenie o długości 5 km. Także Sylwek, powodzenia na trasie za 5 km. Spotykamy się pod bramą Dekathlonu, aktualnie na miejscu trzecim na dystansie półmaratonu. A na trasie 10 km jeszcze wielu zawodników, bo linię mety przekroczyło już szybko, patrzę sobie, to jest 160 przekroczyło, czyli jeszcze około 60 zawodników rywalizujących na dystansie 10 km znajduje się na trasie dzisiejszej rywalizacji. Będziemy oglądać, będziemy analizować, będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie o nich przypominać. Ja się zatrzymałem nawet, dałem radę, przeciwko. I już kolejne zawodnicy 338, Zdzisław Heller, numer 310 to Dorota Borsuk z Koszalina, więc oni zakończyli rywalizację, 467, Ryszard Więtara z Koszalina, także właśnie teraz zmęczony odbiera medal, odbiera uściski od znajomych, oni właśnie kończą rywalizację, 445, już te szukam, Line Twit Pet ze Słupska. Więc kolejny chyba przyjezdny z zagranicy. Ja mam nadzieję, że wszyscy wspaniale zdrowiu zakończą rywalizację na dystansie 10 km. Będziemy testować się rywalizacją na dystansie półmaratonu. Myślę, że zanim ostatni zawodnik zakończy rywalizację na dystansie 10 km, to na pewno zwycięzcy półmaratonu już będą znani, już ich poznamy na trasie dzisiejszej rywalizacji. Ja myślę, że to szybko się zakończy. Ja myślę, że to dzisiaj sprawnie nam organizacja poszła, punktualnie wystartowaliśmy, mimo oczywiście tak rozległego zakresu zabezpieczenia dzisiejszej trasy, bo przypomnę tylko, że właściwie połowa Koszalina jest wygrodzona tylko dlatego, że święto biegania na rocznicę właściwie 750-lecia naszego miasta. Dzieje się wielu zawodników właśnie teraz sobie przemierza trasę i na dystansie półmaratonu, i na dystansie dłuższym. Także będziemy wielokrotnie o nich mówić, będziemy wielokrotnie ich przedstawiać w dniu dzisiejszym. A ja przypomnę, że każdy, kto ukończył w dniu dzisiejszym bieg, podchodzi sobie do namiotu Polskiej Federacji Lotnik Łodzi, odbiera regeneracyjną drożdżówkę. Zapraszam, przechodźcie, odbierajcie i oczekujcie na linię mety na dekorację.
kolejni uczestnicy dobiegają na inne mety, otrzymują pamiątkowe medale, na pewno będzie to świetna pamiątka po ukończeniu tak ciężkiego biegu w takim upale, bo nie ukrywam, jest to bardzo trudna pogoda, bo dopiero ta osoba, która przebiegnie dystans 10 bądź 21 km, dopiero poczuje, co to znaczy biegać w temperaturze ponad 20 stopni. Najlepsza pogoda biegowa jest do rozgrywania dystansu 10 km do pół maratonu. Jest to temperatura w okolicach od 10 do... Około 10, ponad 100 stopni, żeby nie było trudnie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I mamy kolejnych na linii mety. Będziemy tutaj obserwować, będziemy ich przedstawiać na pewno systematycznie. Ja tylko powiem, że na dystansie półmaratonu mamy już 6 zawodników, którzy zakończyli 16 km rywalizacji w dniu dzisiejszym. To jest Paweł Bednarz, Jarosław Wojciechowski, Sylwester Szymański, Krzysztof Rudnik, Witold Mierzwa i Mateusz Lecki. To są zawodnicy, którzy zakończyli już rywalizację na 16 km. Prosimy karetkę o przejechanie troszeczkę dalej, bo nagrywany jest film z linii mety. Prosimy karetkę o... Aha, dobrze, okej. Mamy poszkodowanego, okej. Kochani, oglądamy rywalizację. Dzisiaj temperatura bardzo, bardzo wymagająca, jednak temperatura może się nawet dać we znaki. Prosimy wszystkich, którzy zakończyli już rywalizację, o schowanie się gdzieś w cieniu, o przykrycie głów, żebyście nie stali na słoneczku, nie wyprażeni się, ponieważ odwodnienie na pewno jest spore organizmu. Warto wypić dużo wody teraz spokojnymi łykami, bo uzupełniamy ubytki zazwyczaj małymi takimi łyczkami. Małe łyczki powodują to, że organizm spokojnie sobie powolutku wchłania tą wodę. Około 2 godzin po takim wysiłku należy co chwilkę pić łyczek wody i wtedy spokojnie organizm wróci do normy, czyli nawodni się i będzie miał uzupełnione płyny, a przecież płynów jest bardzo wielka w wysokiej temperaturze jest bardzo ważnym elementem. Bez tego właściwie organizm nie jest w stanie biegać, a właściwie egzystować, bo przecież na dystansie półmaratonu to wy jesteście w stanie wypocić około 2-2,5 litra, myślę, że dla tych bardzo zawodników mniej przygotowanych nawet 3 litry wody. To jest bardzo znaczący ubytek płynów w naszym organizmie. I nawet punkt odżywczy, nawet podawanie wody na punkcie odżywczym niewiele pomoże, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przyswoić aż tak dużej ilości wody. Chociaż na dystansie półmaratonu dla tych, którzy pokonują go w granicach 2,5 godziny, warto korzystać z punktów nawadniających i dokładnie nawet przystanąć, napić się, tą setkę wody wypić, to na pewno wam pomoże i utrzyma w kondycji wasz organizm. Także cały czas sugeruję, żebyście zawodnicy korzystali z tych punktów odżywczych, które znajdują się na ulicy Piastowskiej, uzupełniali płyny. I mamy już 12 zawodników, którzy wyruszyli na ostatnie okrążenie rywalizacji w dniu dzisiejszym na dystansie półmaratonu z okazji 750-lecia naszego miasta. Będzie jeszcze wiele działo, piękny finisz reprezentantki Koszalina, która właśnie teraz zakończyła z numerem 402 rywalizację w dniu dzisiejszym na dystansie 10 km. Jest to Iwona Pełka z numerem 402, która uzyskała czas 1 godzina 9 minut i 20 sekund. I jeszcze na trasie pozostało nam około 10 osób na dystansie 10 km. I kolejni zbliżają się do linii mety. 429 jest to Marianna Staszyńska, BTC Orzeł Białoga, właśnie zakończyła rywalizację na dystansie 10 km. Już coraz mniej na trasie, jeszcze 6 na trasie 10 km i zakończymy właśnie.
właściwie 10 minut rywalizację na dystansie 10 km i będziemy czekać na tych, którzy za chwilkę już rozpoczną finisze na dystansie półmaratonu, bo zwycięzca półmaratonu uzyska tutaj wynik walica 1 godzina 20 minut. Myślę, że można spodziewać się około 1 godzina 24 nawet w tym upale, w tych trudnych warunkach pogodowych, no i oczywiście przy tej bardzo, bardzo zróżnicowanej trasie. Także będziemy czekać, będziemy tutaj analizować wszystkie wyniki na bieżąco, tym bardziej, że mamy podgląd na kilka przedmiotów, rozlegnuje się kwota pomiarowa, która zweryfikuje każdego zawodnika i poda nam tutaj sygnał na linię mety, że ten zawodnik już się tam zameldował, już znamy jego wynik, już znamy jego międzyczas na trasie. Tak będziemy sobie tutaj przedstawiać zawodników, którzy rywalizują dzisiejszy na dystansie półmaratonu. Ja będę czekał właśnie na tych, którzy jeszcze rywalizują na dystansie 10 km, a na trasie mamy jeszcze 4-6 zawodników rywalizujących na dystansie 10 km. Właśnie mieliśmy kolejne osoby, które biegły, była to Agnieszka Juszczyk z Koszalina, numer 4, 346. A tutaj widzimy zawodników, którzy sami sobie wodę niosą w butelce, co chwilę popijając kilka łyżków. No to jest dobry pomysł na dzisiejszy upał. Myślę, że takie właśnie uzupełnianie spokojne wody, co jakiś czas łyczek na pewno przyniesie ulgę dla organizmu i pozwoli wam uzyskać, a właściwie ukończyć dzisiejszą rywalizację w dobrym zdrowiu. 493 to jest kolejny zawodnik biegnący na półmaratonie, on ma numerek czerwony, ale to jest zawodnik, który rywalizuje na dystansie półmaratonu. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy ukończyli rywalizację o stawiennictwo na podstawie numerka startowego. W sekretariacie wydawane są bułki słodkie. Serdecznie zapraszamy, bułeczka słodka czeka tam na was. Można na podstawie numerka startowego odebrać się jako posiłek regeneracyjny w dniu dzisiejszym. Także zapraszam do sekretariatu, a poza tym w sekretariacie znajdziecie chipy. Sprawdzacie swój wynik, dotykacie czytnika, sprawdzacie swój wynik na żywo online i możecie tego chipa wrzucić do skrzyneczki, a na podstawie skrzyneczki tych chipów, które znajdą się w tej skrzyneczce, będziemy losować nagrody w dniu dzisiejszym, a przypomnę, że tych nagród trochę ciekawych mamy. No, gratuluję, synu! Brawo! To długa. Paweł! Ledwo kiedyś. Za słabo. Dzisiaj koszalisty sztab ratownictwa troszeczkę pracy ma, wiele zawodników potrzebuje wsparcia, pomocy, jednak odwodnienie, jednak zmęczenie daje się we znaki. I tutaj mamy dwie karetki cały czas na wodzie, które jeżdżą na trasie, jeszcze pomagają uczestnikom dzisiejszych zawodów. Na pewno ta pomoc się przydaje i mam nadzieję, że wszyscy w zdrowiu i z uśmiechem na ustach zakończą dzisiejsze zmagania na rynku staromiejskim w Koszalinie, bo o 12.30 rozpoczynamy ceremonię wręczenia nagród i wyróżnień, czyli tuż po zamknięciu trasy dzisiejszego biegu półmaratonu. Jak tylko zamkniemy drugi ostatni zawodnik, automatycznie rozpoczynamy ceremonię wręczenia nagród i wyróżnień. Tam będziemy z tyłu, na trasie z tyłu. Na dole. I
Kolejnym numerkiem, kolejnymi na pierwszy przebiegają uczestnicy półmaratonu. Do zakończenia pozostało właściwie ostatnie okrążenie rywalizacji. Niektórym, a niektórym jeszcze dwa okrążenia. Patrzymy, ilu przebiegło już na ostatnie okrążenie. Przebiegło około 30 zawodników, już rozpoczęło ostatnie 5 km. A pozostali jeszcze mają kawałeczek trasy. Patrzę, czy po 15 km mamy wszystkich. Właściwie po 14 km prawie już wszyscy są, czyli 14 km zaliczyli prawie wszyscy uczestnicy półmaratonu, czyli za chwilkę pojawią się pod niebieską bramą i już będziemy odliczać ostatnie okrążenie dzisiejszej rywalizacji. Myślę, że pierwszy zawodnik powinien zameldować się już niebawem na linii mety. On, myślę, że pojawi nam się już na punkcie kontrolnym 16.1. Mamy go na 20 km, jeszcze go nie ma, czyli na kilometr i 100 metrów przed metą jeszcze go nie mamy, więc nie jeszcze to potrwa około 6-7 minut, czyli czas dzisiejszej rywalizacji. Myślę, że to będzie wynik w granicach 1 godzina 27, 1 godzina 28. Myślę, że w tym upale to i tak bardzo dobry wynik ze względu na tą trudną trasę, wymagającą i w większości odkrytą. Jednak tylko pług odżywczy na ulicy Piastowskiej jest w miarę taki przyjazny. Można tam otworzyć, odsapnąć trochę, można się napić wody w cieniu, a pozostała trasa jest odkryta. No chyba tutaj dobry ruch organizatorów, że przeniósł zawody na 10.00, bo co to by było o 13.14? Rozgrzany asfalt właściwie do czerwoności by były dużo trudniejsze warunki jeszcze pogodowe niż mieliśmy rano o godzinie 10.00. I zapraszam wszystkich zawodników, tych, którzy zakończyli rywalizację, do namiociku Polskiej Federacji. Pod tym namiocikiem jest punkt odżywczy, czyli punkt wydawania bułeczek słodkich. Na podstawie numerku startowego możecie spokojnie sobie pobrać numerek startowy. Na podstawie numerku startowego bierzecie sobie bułeczkę i stworzyć ją tuż po zakończeniu rywalizacji. A teraz próba bębnów, będzie ta orkiestra, która będzie sobie spokojnie prowadzić próbę w dniu dzisiejszym, bo występ o godzinie około 18.00. Serdecznie zapraszam mieszkańców Koszalina po zakończeniu biegu wędrów półmaratonu. Będzie na pewno się działo tutaj wiele ciekawych rzeczy, bo 700 dzisiejszych Koszalina są naprawdę fajnie ubrane, fajnie zaplanowane. Myślę, że spot na początek, ale całe południe możemy też przyjść na tyle posiedzieć, popatrzeć. Przed rozpoczęciem biegu wędrów mieliśmy występ orkiestry Straży Granicznej, który też na pewno fajnie wzbogaciła ofertę uczestników dzisiejszego biegu. Wprowadziło troszeczkę zamieszania oczywiście, bo nie mogliśmy mówić, przerywać orkiestrze Straży Granicznej do końca. Zawodnicy byli troszeczkę nieświadomi odnośnie, gdzie jest start, w którym miejscu wystartować, ale to szybko zweryfikowaliśmy i udało się zapanować nad dwoma dystansami w jednym czasie. Już mamy na ostatnim kilometrze zawodników rywalizujących w półmaratonie. Wiemy już, że na kilometr przed metą prowadzi Jarosław Wojciechowski ze Świnoujścia, miejsce drugie Sylwester Szymański z Szczecinka, miejsce trzecie Paweł Benda z Koszalina, czyli to jest zmiana, spora zmiana rywalizujących panów, jeżeli chodzi o rywalizację na dystansie półmaratonu. Oni już teraz za chwilkę będą wbiegać tutaj na linię mety dzisiejszego półmaratonu. Będzie się działo 226, Jarosław Wojciechowski, 226, za chwilkę już będzie meldował się na linii mety dzisiejszego półmaratonu. Historyczny pierwszy zwycięzca półmaratonu z okazji 750-lecia Koszalina, więc myślę, że w przyszłym roku w maju też ten półmaraton zostanie w kalendarzu imprez biegowych w Koszalinie. Ja mam nadzieję, że spotkamy się znowu na dysce i półmaratonie. Ja mam nadzieję, że po raz kolejny ci zawodnicy zameldują się w Koszalinie, aby wziąć udział w fajnej imprezie w centrum naszego miasta. Mamy zwycięzcę za chwilkę już na prostej finiszowej, Jarosław Wojciechowski. On już biegnie na ulicy Piastowskiej, już powinien skręcać ulicę Młyńską i za chwilkę po
Tomórka. Ostatni podbieg i będzie meldował się na linii mety. Numer 226 Jarosław Wojciechowski ze Świnoujścia. Aktualnie na miejscu drugim reprezentant Szczecinka Sylwester Szymański, który ma stratę, no niewielką, tylko 3 sekund do Jarosława Wojciechowskiego, czyli będzie walka do ostatnich metrów, jak na dystansie 10 km rywalizował Tadeusz Lewski i Mateusz Witkowski z Koszalina. Też była rywalizacja do ostatnich finiszowych 100 metrów i tutaj zapowiada się bardzo ciekawy finisz mężczyzn w klasyfikacji generalnej, bo wiemy już, że na prowadzeniu Jarosław Wojciechowski tylko 3 sekundy przewagi nad Sylwestrem Szymańskim. Paweł Bednar z Koszalina ma stratę już 8 sekund do tej dwójki, więc myślę, że ta rywalizacja rozstrzygnie się już między tą dwójką prowadzącą, czyli Sylwester Szymański i Jarosław Wojciechowski. Wiemy Sylwka Szymańskiego z Szcika, dobrze sam wiem, że to jest biegacz na 800 metrów, kiedy z Sataszą juniorowskich rywalizowaliśmy i mamy zwycięzcę naszego biegu. Chyba właśnie teraz finiszują Sylwester Szymański na pewno finiszuje, to ma numer 203 i to jest prawdopodobnie zwycięzca półmaratonu dzisiejszego. Reprezentant Szczecinka wygrywa w półmaratonie z okazji 750-lecia naszego miasta i kolejny z zawodników to jest numer 226 Jarosław Wojciechowski. Tak jak powiedziałem, do ostatnich metrów będą panowie rywalizować o zwycięstwo w dzisiejszej imprezie. Sylwester Szymański uzyskał czas 1 godzina 19:23.